Witajcie, moi drodzy, witam was w rozdziale 8. Troszeczkę pograłem sobie samemu. Poprzednie rozdziały były takie dosyć słabe, średnie. Musiałem w zasadzie tak naprawdę uzyskać troszeczkę reputacji mojej dynastii. Rozdział 8 to muszę przynajmniej 10 mieszkańców zdobyć i chyba mi się właśnie to uda. Ale potrzebuję domu. O, potrzebujesz domu. Jeszcze tutaj był jeden pan, który... Aha, potrzebujecie domu. Czyli zaraz zakończę rozdział 8. Mam taką bynajmniej małą nadzieję. Pokażę wam, jakie spore zmiany nastąpiły w mojej wiosce. Już troszeczkę lekko widzicie, że się powiększyła. To już jest, to nie jest wiocha, to jest wioska i to konkretna. Tutaj mam spore dosyć pole, na którym aktualnie właśnie pszenicę posiałem, wcześniej len. Potrzebowałem trochę nici, więc naprawdę ten interes, jeżeli chodzi o len, to jest coś cudownego. Sporo hajsu można z tego zarobić. Jak widzicie, lato było naprawdę owocne, bo zbierałem dosyć sporo tych jagód, posprzedawałem sporo rzeczy, które mi zalegały. No i troszeczkę zarobiłem. W tym momencie też mam sporo jedzenia. Naprawdę moja ludność nie potrafi przejeść tego, co sami zbierają i wytwarzają. Nie? O ile mogę powiedzieć, wytwarzają. Z nowych domków to mam chatę rybacką. Naprawdę sporo ryb daje, po 40 sztuk z jednej doby, więc naprawdę sporo. Stoi dobrze w cenie, bo stoi za 4 sztuki. 4 zł za sztukę, póki co, jeszcze nie sprzedawałem jej, ale tyle mi pokazuje, więc zapewne to będzie, nie wiem, 2 albo 3 zł za sztukę, ale tak czy siak to jest naprawdę dosyć dobry budyneczek, tak powiem, dosyć sporo można z niego pozyskać jedzenia. Z takich nowinek jeszcze zbudowałem karczmę drugiego poziomu i tu już jest trochę problem, naprawdę, żeby budować z drugiego poziomu budynki musimy mieć sporo tych surowców, naprawdę sporo. Tyle co tu belek poszło, to po prostu o masakra. Tak samo szwalnia drugiego poziomu, dajcie spokój. A tak to nic po prostu więcej. Muszę wybudować dom dla moich, no i myślę, ten lepszy wybuduję. 8 kłód. Wezmę sobie stąd. 8 kłód, proszę bardzo. Jest i kłoda. I teraz, gdzie ja mogę wybudować te domostwo? Może tutaj bym rozpoczął kolejny rząd. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No i... No, myślę, że tu śmiało mogę postawić. No i tak, sporo kłód potrzebujemy, to na pewno i patyki, i słoma. No to. No i na pewno będę musiał jeszcze motek sobie nowy zbudować, bo widzę, ten jest na wykończeniu kompletnym. No i tak, weźmy sobie co dychę, ogarniesz, ile to jest. No, weź 11. Sobie deska. Gdzie się moje patyki podziały? Po prostu no stop, po prostu znikają. No coś niebywałego. Po prostu nie nadążam zbierać te patyki. Ale to nie jest łatwe. Naprawdę robótka niełatwa. Coś muszę wymyślić z tym polem. Że jak są nieżywane, to akurat może pszenicę posiać. Będzie trzeba. No i lecimy. Jedna kłoda. O, obleciałem całą chawirę, widzę, z kłody. No, jeszcze potrzebuję tak. Raz. No, jest z 4 kłody. No, spokojnie. Weźmy sobie, no zaszalejmy 6, weźmy sobie troszeczkę też słomy, o, później oddam. No, byłem na to przygotowany.
No. W międzyczasie mogę wam powiedzieć, że przez ten cały czas tak naprawdę próbowałem zdobyć kobietę z sąsiedniej wioski i to jest tak cholernie ciężko, że dajcie spokój. No jeszcze chyba dwie kłady są potrzebne, dobra. Nie, zostawię te drzewa, ładnie wyglądają. O! To sobie zetnę i... A, nie mam już łopaty, o dajcie spokój. Zapomniałem. Patyk, kłoda, no i teraz... No i teraz coś, czego nie lubię. Czyli zbieranie milion patyków. Pyk, kolejny. Tutaj. Powiem wam, ciężko nagrywać tą grę, w sensie, może nie tyle co ciężko, tylko grając non stop ciężko to nagrywać, bo naprawdę sporo trzeba pracy włożyć, żeby coś tutaj osiągnąć, czy to nazbierać, czy jakieś jagody, czy polowanie i tak dalej, więc naprawdę nie chciałem was przynudzać tym wszystkim, postaram się jakimiś etapami może przedstawiać tą grę, materiał z tej gry, ale to fajnie, dużo. Naprawdę sporo już czasu spędziłem w tej grze i dobrze, bo myślę, że ten zakup tej gry już się zwrócił, tak? Jeżeli pyknąłem w gierkę dłużej niż tam 20 godzin, to już mogę uznać, że się opłacało ją zakupić. Więc zaliczam naprawdę tą grę do dobrych zakupów. No tak. Nie znudziła mi się. Jest naprawdę super. W dalszym ciągu, tak czy siak, czekam aż w końcu aż w końcu będę mógł sobie tylko siedzieć w wiosce i no, zarządzać tak tymi ludźmi. Chociaż obawiam się, ale zdanie tworzę, chociaż. Obawiam się, że ta gra wtedy stanie się troszeczkę nudna, jeżeli nie będę już polował i tak dalej. Mam nadzieję, że jakieś jeszcze intrygi tu dojdą, jakieś wojny czy coś w tym stylu. Ile mam? Patyków 88. No, może jeszcze nie wystarczyć. Lepiej mieć zapas niż płakać. No ale fajna chatka. No i cyk. No dawaj. Zaraz ogólnie dojdzie pewnie do tego momentu, że będzie etap epoki żelaza, bo w końcu może pójdę coś wydobędę, jakieś żelazo i będą te moje przedmioty, moje narzędzia troszeczkę mocniejsze. Więc jeszcze sporo mnie naprawdę czeka roboty. Jeszcze kłoda. Ojejku, jeszcze w środku. To trzy. O masakra. No to zetnę jakieś w oddali. Gdzieś tu miałem ten bukłak z wodą. Chętnie bym z niego skorzystał. I pyk. I pyk, póki jeszcze nie spadłeś. Co się stało ze spolszczeniem? Halo, twórcy. No. Tylko trzy sztuki wypadły.
proszę. No, prosto demo kończono. No to co? Cisnę się wykąpać, napiję się przy okazji. Mam co jeść? Może bym coś zjadł jeszcze. O, stare mięso. Sobie wszamam. Na spokojnie. I cyk. Napij się, umyj się. No i do wioski. Czas do wioski. Pszenica jest dosyć... Będę potrzebował jej dużo. Nie dość, że mąka jest potrzebna do chleba, to raz, a dwa jest potrzebna do wyżywienia naszych zwierzątek. Więc no, będę sporo jej potrzebował. Trochę nagromadzę. I myślę, że zacznę po prostu hodować sobie zwierzątka. No i zobaczmy. Tak, Radomira, posłuchaj. A nie, ty masz focha już, jak ręce założyłaś, proszę. O, zobaczymy się na miejscu. Jeszcze ty, koleżko, proszę bardzo. No przecież masz chałupę, no co jedna... Prosty dom. Uszkodzony? Co się stało z nim? No... No i najlepiej, tak. Nieradka. Posłuchaj, nieradka. Chciałbym, abyś tutaj, o. No nie... Słuchaj. No. Zapraszam. Ho, zdobądź żonę. Zdobądź potomka. No to nie takie łatwe będzie. Dynastia trwa. No ale jeżeli od tego... A jaka jest nagroda za to? 5000 reputacja dynastii. No proszę bardzo. Już wam mogę pokazać, że... Aha, jedna osoba widzę w górnym lewym rogu. Nie ma domu. No chyba was pogięło. Czy wy się nie możecie pogodzić w jednym po prostu... No, w jednym domu? Przecież są dwa łóżka. Jedno jest... Dajcie spokój. Rozumiem, baba z babą się nie dogadać, no ale chłop z babą... No trochę litości. No nic, lecę poderwać swoją przyszłą żonę. Już tyle o nią się starałem, że po prostu masakra, no. Ta gra wstępna jest zbyt długa. Nie, nie Milena. O, czekaj. Nie, też nie. O, Ida, to jesteś ty, Ida. Tak, save. Przyjąłem taką taktykę. Wiem, że to jest ty. To nie ty. Wiem, że przyjąłem złą taktykę. Trochę cheatuję, bo to jest tak, że jeżeli mi się nie uda ten podryw, to ja po prostu od save'a biorę, bo nie chcę mi się tracić dnia. Jak ona puści fochem, to już nie mogę nic jej powiedzieć, po prostu kompletnie. Chcę ci coś powiedzieć, o, i dalej mam szansę zero po prostu, no. Wiesz, jestem dość silny, to działa jak magnes na kobiety, no słaby tekst. Jak się ostatnio miewasz? Plus 10! Jakże mnie to raduje! Aż zapiszę po prostu, to jest... Przeoszczędzanie jednego dnia. Idź sobie do tego kurnika. Co mam jeszcze do roboty? Tak, do roboty muszę na pewno łopatę zrobić. Muszę zbudować jeszcze jeden dom. Po prostu... Zdobądź potomka. Ciekawe jak wygląda rozmnażanie w tej grze. Czy będę hendożyć w stylu Gilda? Że... Moja kochana czuje, że jesteś brzemienna. Może tak być. Zobaczymy. To mnie bardzo mocno ciekawi. Jeszcze mnie mocno ciekawi, jak wygląda kurnik. Jak to tam te jajeczka będą kosztować na ryneczku. Czemu w ogóle ja nie mogę żadnego ryneczka stworzyć, nie wiem, jednej osoby, do której wpakuję wszystkie rzeczy i po prostu masz stój, będziesz sprzedawać. Tego mi troszeczkę brakuje. No i...
Jestem zmuszony. Nie, no może prosty mały dom zbuduję. Nie chcę dużego. Chłoda, daj mi tutaj, nie wiem, z 20, no 20 sztuk. No i bokiem lecimy. Przez stodołę. I cyk. Jestem i tutaj. O proszę, tu powstanie domy. O, pyk. No. Tylko spokój mnie uratuje. No, patyki się skończyły. Ekstra, super. No, ekstra. No i lecimy z tematem. O, tutaj sporo patyków znalazłem. I grzyby. Ogólnie do swojej karczmy przypisałem jedną osobę, żeby sobie tam gotowała ten gulasz i powiem wam po prostu... Kuchareczka dwie lewe ręce, nie? Ona potrafi jeden gulasz cały dzień robić, więc to ja nie wiem, po prostu... Magda Gessler średniowiecza. Dobrze, że mi chociaż talerzami nie rzuca, bo mam drewniane. To nie miałaby co popsuć. Chłe, chłe. Patyk, patyk. No klon. Proszę bardzo, pyk. No, 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 no. Nie uciekać mi tak za daleko. O, tu trochę. Jest i kłoda, może kawałek dalej odejdę. O, tutaj. I pyk. No, patyków to ja myślę, że jeszcze muszę sporo zebrać. No, 50 sztuk to jeszcze. Jeszcze może mi nie styknąć. W ogóle chciałbym jakąś zorganizować tutaj biesiadę, taką naprawdę wiejską, fajną biesiadę, gdzie zaproszę z innych wiosek. Będzie biba na remizie. No. No i lecimy. Nowy poziom rzemiosła, no i ekstra. Się męczysz. No, odpocznij chwilę. I cyk. No, jeszcze słomy mam, proszę bardzo. No, nie wystarczy mi niestety. Na całość. Będę musiał śmignąć. O, jeszcze kłoda. Pyk. Czyli jeszcze. Jest kłoda. A tu co potrzeba? No to lecimy. Weźmy sobie z dwie kłody, weźmy sobie, no, most z 10. No i biegniemy, biegniemy, dawaj, 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 nie ma co się obijać. No. Pyk. I pyk. Ukończono dom. Proszę bardzo.
To oznacza jedno. Że ty, gościu, ty jesteś nieradka. Nieradka. Tutaj, proszę bardzo. Nieradka. O! Już nie ma. Że bezdomny. Proszę bardzo. I nawet nastrój, kurczę, zwiększa się. Jestem ciekaw, czym jest to spowodowane. Czy to lepszą żywnością, czy... No, ciężko mi to określić. 4,6 jest zapotrzebowanie na drewno, a ile ja wytwarzam? Gdzie tu jest magazyn na drewno? Ile ja wytwarzam? 3,6. To mi schodzi. To mi powolutku schodzi. Nieładnie. A który to jest prosty? Czy mogę to jakoś powiększyć? Nie, nie mogę. No i zobaczcie, mam jeszcze takie coś jak... Gdzie tu... O, owczarnia. Kurnik. Będę mógł kurnik wybudować. Widzę o wytwarzaniu. No i co ja tu mogę wziąć? No co to jest? Szybsze pieczenie. Szycie odzieży wełnianej. Tworzenie metalowych. A tu co jest? Wolniejsza utrata młota podczas budowy, mniejsze wytrzymało. Te drzewko jest takie sobie, powiem wam, że. Ale ja chyba szybsze pieczenie. A wezmę to, co mi tam. Nic na tym nie stracę. No i teraz, dzień się do końca nie kończy. Może rzeczywiście bym ten kurnik jeszcze zbudował. Ileż to mi potrzeba? No dobra, wezmę. Jeszcze. Czy nie? Nie, może jeszcze nie będę. Na tym etapie może jeszcze nie będę. Najpierw może troszeczkę stworzę paszy dla zwierząt, bynajmniej dla kur. No, mieć jakieś po prostu zaplecze, tak? A nie tak, że bez sensu po prostu to... tak po prostu sobie zbuduję. No i proszę bardzo, mam kolejną rybkę. W komentarzach możecie mi napisać jedną rzecz, jeżeli też gracie w tą grę. Jak ja mogę przyrządzić mięso na przykład solą? To mnie bardzo mega ciekawi. Mam sól i chciałbym wykorzystać tą sól, no zapewne, aby ten... mięso dłużej przetrwało, tak? Po to się soliło w średniowieczu te mięso, więc chciałbym z tego skorzystać. No, naprawdę chciałbym skorzystać. Nie wiem kompletnie jak. Czy to trzeba jakoś rozdrobnić, uderzyć? No, nie mam pojęcia. Jeszcze tego naprawdę nie odkryłem. Póki co mogę wam powiedzieć, że na pewno się opłaca stworzyć chatę rybaka. To na pewno. Ja sobie może wezmę tak, marcheweczkę, wezmę sobie mięsko. O, gdzieś tyle. O, dobra, przesadziłem trochę. Weźmy te mięso, te świeższe, troszeczkę odłóżmy. No już jest lepiej. Skoczę zrobić sobie gulasz, bo no myślę, że się akurat przyda. Trzeba zużyć te marchewki. O. Najpierw trzeba mięso. No, świetnie. No. A ile mogę tego... No i teraz prosta matematyka. 111 podzielić na 3. No to tak. 90, 99, 102. Matematyka być trudna. 5. To jest... Co ja będę z siebie robił osła? 37. Czyli 37 sztuk. A, 37 sztuk. O. No i tym miłym akcentem mogę was pożegnać. Ten odcinek nie był zbyt może ciekawy, ale pokazałem wam tak naprawdę, jak wygląda moja wioska. Się sporo rozwinęła. Dziękuję wam za ten odcinek. Bardzo ślicznie dziękuję. Jak już będę dosyć blisko, żeby zdobyć tą żonę, czy nawet potomka, to na pewno
nagram jakiś odcinek. Albo chociaż z Kornikiem. Dzięki, cześć.